Słyszałeś historię o Heraklesie i Folosie? Bohater w pościgu za niedźwiedziem zawędrował daleko w głąb Erymantosu, stanowiącego terytorium centaurów, gdy nagle poczuł pragnienie. Centaur Folos zgodził się podzielić z Heraklesem swoim winem. Obaj poczęli wychylać jeden dzban za drugim. Wkrótce do pijących dołączyły inne centaury. Podczas picia wina mogą dziać się różne rzeczy i w rezultacie Herakles musiał w obronie własnej zabić wiele centaurów. Niestety, centaury pragną się teraz zemścić na Heraklesie i każdym z nim związanym. Ktoś widział moją włócznię? Więcej dowiesz się o człowieku po godzinie gry, niż po roku rozmowy. Przedtem nie czułem takiego ciężaru przez ciebie. Jeśli oddasz mi cześć, dam ci szczęście, jakiego nie da ci żaden inny Bóg. Szczerze radzę, byś się ożenił. Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy. Jeśli ci się nie uda, zostaniesz filozofem. Thank you.
wróciłem właśnie z Oliny. Zbudujcie mi stos, abym mógł coś widzieć na nim, moi przyjaciele. Jak mogę być strażnikiem bez broni? Jeśli oddasz mi cześć, dam ci szczęście, jakiego nie da ci żaden inny bóg. Jeśli oddasz mi cześć, dam ci szczęście, jakiego nie da ci żaden inny bóg. Każdy geniusz ma w sobie szczyptę szaleństwa. Wstąpiłem właśnie z Oliny. Zbudujcie mi stos, abym mógł smażyć na nim moich przyjaciół. Czy ktoś widział moją włócznię? Jak mogę być strażnikiem bez włóczni? Wstąpiłem właśnie z Oliny. Zbudujcie mi stos, abym mógł smażyć na nim moich przyjaciół. Thank you.
Czy ktoś widział moją włócznię? Jak mogę być strażnikiem bez włóczni? Jeśli oddasz mi cześć, dam ci szczęście, jakiego nie da ci żaden inny bóg. Zbudujcie mi stos, abym mógł smażyć na nim moich przyjaciół. Udało ci się ochronić Tyrus przed zagrożeniami. Ale centaury z pewnością trzymają coś w zanadrzu. Albo tam, gdzie centaury zwykle chowają niespodzianki. W tej chwili najważniejsza jest rozbudowa miasta. Tym zajmie się Eurystenes. Podczas gdy ty powinieneś założyć nowe kolonie, które zaopatrzą Tyryns w potrzebne towary.